Z tej strony Smokol i zapraszam na rozgrywkę w Tekken 6. Zagramy sobie typ arcade. Tylko kim? No zobaczmy sobie bohaterów. Więc jedziemy od pierwszej strony. Mamy Kumę, Bejka, Lejego, Ninę, Marduka, Paula, Ravena, Penga, Kazuje, Larsa, Alice, Gina, Dragonowa, Armor Kinga, Kinga, Julie, Anne Williams, Lava, Gandrew, Rogera Juniora, Wanga, Yoshimitsu, Bruce'a, Steve'a, Lee, Heihachi, Poaranga, Lily, Safine, Miguela, Leo, Boba, Asuke, Devil Gina, Shaoyu, Christy, Ediego, Briana, Jackass6 i Mokuchina. Ale w związku z tym, że ja też mam zamiłowanie i sentyment do Tekkena 3, zagram sobie Anno. No i moi drodzy, pierwsze starcie. Anna kontra Brian. Tekken 6 w swojej historii zasłynął tym, że to była pierwsza seria Tekkena, która pojawiła się poza platformą, poza konsolą PlayStation. Bo Tekken 6 był dostępny na PlayStation 3 i po raz pierwszy w swojej historii na Xboxa 360. Gra pojawiła się w Xbox Game Gold, także działa bardzo dobrze też na Xboxie One. I pierwsza walka wygrana, moi drodzy. Powiem wam szczerze, ja na swoim kanale prezentowałem trzy gry, prezentuję już trzecią grę serii Tekken, mianowicie były dwa odcinki z Tekkena 7 i dwa odcinki z Tekkena Tag Tournament 2. Tekken 7 ogrywałem na PS4, natomiast Tekken Tag Tournament 2 na Xboxie One S. Ta walka jest wygrana. Więc tutaj w tym materiale taki pogląd mechaniki, pogląd walki, ogólnie taka prezentacja gry. To była Anna. Czas na drugie starcie. Walczymy z Fengiem. Okej. Nawet nie pytajcie się mnie, jaki poziom tu jest ustawiony. Podejrzewam, że średni, albo coś ten degens, bo tutaj jest taki poziom domyślny, ja nie wchodziłem po prostu nawet w ustawienia. Tylko po prostu bawię się w zabawę. Okej. Pierwsza runda dość szybka. Ale jeszcze czeka nas drugie starcie. No nawet ładna kreacja Anny. O, to było ładne. To był ładny chwyt. To mi się podobało. Okej. Wszystko ładnie, pięknie. No szybko ta runda poszła. Szybka walka. No i jest zwycięstwo, moi drodzy. O, takie buziaki to ja lubię. Okej, walka numer 3. Anna kontra Devil Jean. Walka rankingowa. No powiem szczerze, muzyczka do walki motywująca i to warto. Powiem wam tak, mogę trochę powtarzać tą kombinację ciosów, ale a co zrobić?
ale okej, okay, udało się tą rundę wygrać. Ta muzyczka, no. Jest nieźle, naprawdę. Okej, okay, czas na drugą rundę. Ja się nie spodziewam jakiegoś długiego odcinka z tej gry. Mamy gapiów. Pewnie powiedzieli, napierdalajcie się, bo jak nie, to użyję tego karabinu. I pewnie tak jest. O, udało się wybronić do uchwytu. Dobra, wygrana runda. Skrócę te ci całą tarkę. Spoko. Tak, tak, potańcz jeszcze dla tych gości mafiozo. Następne starcie. Anna kontra Roger, czyli tekkenowski Kangue Kao. Twórcy Tekkena skradli pomysł od nas, bo przecież Kangue Kao to była polska gra, nie? No dobra. No. Skurtowany trochę kangurek. Łatwo nie będzie. Okej. Okay. Daliśmy radę. Nieźle, nieźle. Kangurek po prostu oberwał. Czas na tę rundę. No właśnie, właśnie. Ja wiem, że Anna miała ten swój taki słynny obrót, ale taki pobylei. Mówię po wylej, miałem na myśli lawa. Te fajne kombinacje wychodzą. O, rundę przegrałem. No, bo się bawiłem po prostu. Się wystawiłem, żeby oberwać strzała na ryj. O, mamy destrukcję otoczenia. Dobrze. Finałowa runda. Mam nadzieję, że tu zaraz nie będę zmuszony do zmiany postaci, żeby Rogera pokonać. Roger cwany! Cwany lis! Patrzcie, jak mnie łoi ten kangur. No, nie możemy się ośmieszyć. Nie, 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 no przegraliśmy z kangurkiem. Niestety. Jeszcze mnie dobił. Tak się nie robi, kangurek. Tak, tylko jak się potwierdza kontynuację? Okej. Okay. Dobra. Kogo teraz? Dobra, wybiorę sobie Julię. Get ready for the next battle. No i zobaczymy, czy Julia da radę z Rogerem. No ale wstyd. Anną Williams wygrać tylko 3 walki. Mówiłem, że to będzie krótki materiał, ale jak będę przegrywał te walki, to... to się to chyba wydłuży. Oj, oj, oj. Niedobry kangurek. Dobra. Jest szansa. Zagrajmy to mądrze. Jest szansa na pokonanie kangurka. Dobra, pierwsza runda dla nas. Julia dała radę. Całkiem ładne ciosy w wykonaniu Julii. Okej, druga runda. Jedziemy. Musimy powalczyć. Nie ma lekko. Ale się wybroniła ładnie Julia od tego zamierzonego ataku Rogera. Tak jest.
Kończmy to. Tak jest. Walka wygrana. Ciekawe, ile taki kangur waży, nie? Że ona tak, taką gracją, tak ładnie, tak lekko to zrobiła, nie? Ciekawe. Okej, okay, wygraliśmy walkę. Czas na kolejne starcie. Julia kontra Lei. No to powiem wam szczerze, że to nie będzie łatwe starcie. To nie będzie łatwe starcie. Tak przewiduję, że to nie będzie łatwe starcie. O właśnie, Lei już mnie tutaj mocno bombarduje. Oj, oj, oj. Coś mi się wydaje, że będzie kolejna zmiana postaci. Bo pierwszą rundę przegrałem z Kretesem, moi drodzy. Pierwszą rundę przegrałem z Kretesem po prostu. Bardzo nieładnie. Okej, okay, no nieźle oberwałem, no to trzeba przyznać niestety. Dobra. Ojeju, ale weź się tak nie rozkręcaj, Lei. Ja tutaj tylko grałem, żeby pokazać ludziom, jak ta gra jest fajna, no. Lei, zrozum mnie. Bądź kolegą. Współpracuj. Okej, okay, dobra, przegrałem. No to będzie okazja pobawienia się kolejną postacią. Tak, kontynuujemy jak najbardziej. Myślę, że trzecią osobą, którą sobie teraz wybiorę, będzie Brian. No, jak na razie tak staram się wybierać postacie z Tekena 3. Chyba ze względu na olbrzymi sentyment. Ale żeby zaraz się nie okazało, że znowu przegram. Ojeju. Lei to jest normalnie dramat. Hello. Okej, okay, pierwsza runda przegrana. Chyba się zacznę zastanawiać nad wyborem kolejnej postaci, moi drodzy. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja Brianem nie umiem go dotknąć po prostu. Ja cię pieprzę, no. Kompromitacja. Okej, okay, Brian nie dał rady. Zastanówmy się nad kolejną postacią. Kolejna postać. Wybiorę Gina. Get ready for the next battle. Kobiety zawiodły, to może teraz mężczyźni coś dają radę. No zobaczymy, czy Jinem dam radę. Ja Lei go lubię, nie powiem, że nie. To jest jedna z moich ulubionych postaci w serii Tekken, ale... Oj, oj, oj. Zapowiadało się dobrze. A się robi tragicznie. No, pierwsza runda na styk. Pierwsza runda na styk. Lei ją wygrał. Niestety. Dobra. Najgorsze jest to, że teraz nawet jestem w stanie dojść do rundy finałowej. Żeby doprowadzić do wyrównania tej walki. No nie, no... Nie wierzę, że Lei jest taki mocny. Kolejną postacią nie dałem rady. Nieźle.
Lei już powinien być zmęczony walkami. No muszę się zastanowić. Kogo teraz? Dobra, bierzemy Kinga. Get ready for the next battle. Bierzemy Kinga i zobaczymy, co się wydarzy. Let's go. Round one. Na mnie to jest niesamowite, jak Lei jest tutaj ciężkim zawodnikiem. A nie wierzę, po prostu nie wierzę. Jeżeli wygram pierwszą rundę, to będzie dobrze. No, udało się. Okej, to teraz, moi drodzy mądrze, postarajmy się to rozegrać, żeby wygrać rundę. No w końcu walczę królem. Więc... oj, oj, oj. Dobrze, King. O, było ładne. To też było ładne. Nie poddajemy się. Ale... tak będziemy naparzać. Oj, 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 nie jest dobrze, nie jest dobrze. No tak, ta słynna główka Leiego. Nie wierzę, że się dałem na to nabrać. Dobra, finałowe starcie, oby się udało. Masakra, masakra po prostu. No nie, nawet Kingiem. Nawet Kingiem. Tak, będziemy to kontynuować, bo chcę dojść do finałowego starcia. No. Kogo by tu teraz? Dobra, moi drodzy. Eddie. Poniekąd zostałem do tego zmuszony. No ale kimś trzeba. A kto jak nie Eddie? Że co? No, czy wy to widzicie, co tu się wyrabia? Co mi Lei robi? Że tu się wszystko rozwala. A, wiedziałem, że Eddie da radę. No ale na Eddiego można zawsze liczyć w kryzysowych sytuacjach. Powiem wam szczerze, że wybranie Eddiego od początku to by było, no, monotonne po prostu, no, ale Lei nie daje za wygraną. A ja przynajmniej wreszcie Eddiego... ja przynajmniej wreszcie Leiego pobiję. Chyba. Bo Lei nie daje za wygraną. Precz! No, udało się. Naprawdę, już się bałem, że nie wygramy tej rundy, ale się udało. Dobrze, czas na kolejnego rywala. A będzie nim Lars. Round 1. Oczywiście, że cię powstrzymamy. A morderczy łokieć. Co to za płomienie światła?
walka taka na styk, taka wyrównana po prostu. Ale zwycięstwo jest nasze. Tutaj mamy replay. Kilka słów o grafice. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że wiadomo, gry, które są kompatybilne z Xboxem One, są też ulepszane graficznie, ale naprawdę ta gra się prezentuje bardzo, bardzo ładnie pod względem grafiki, jak na grę, która pochodzi z siódmej generacji konsol, więc... Ale te ograniczenia, no... Przepraszam, ja się nie mogłem ruszyć, to jest raz. Dwa, tam za mną była jakaś niewidzialna ściana, nie mogłem się cofnąć, no... Tak się nie robi. Odebrali mi możliwość jakiejkolwiek obrony. No dobra, no nie pierdolimy się w tańcu, trzeba Larsa kurwa pokonać. Ale gościu nie daje mi robić tego, co ja bym chciał nim robić. Masakra, no. Ajajaj, nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale udało się. Czas na kolejną walkę. Jest destrukcja otoczenia, grafika jest dobra. Wygląda to nieźle, naprawdę. Ale czy grafika jest taka ważna w Tekkenie? Ważne jest to, jak się w niego gra. Co to jest? Powie mi ktoś, co to jest? Jak to się rozwala i tak dalej? Jakaś walka z robotem. Cholera wie, o co chodzi. Już mam KO. Aha, ale to była walka bonusowa. Dobra. Nie mająca wpływu. Walczymy z Jinem. A to wcale nie będzie łatwa walka. Jin nie jest łatwą postacią do pokonania, ale... Ale się udało. Dobra, pierwsza runda za nami. Więc jest dobrze. I moi drodzy, czas na rundę drugą. No teraz mu nawet ciosu nie dałem. Nie, nie, ta runda jest przegrana. Ta runda jest przegrana. Bo jeszcze mnie zdeptał na tą niewidzialną ścianę i nie było szans, nie było żadnych szans. Nie było żadnych szans, żebym stał, cokolwiek zrobił. Dobra, została runda finałowa. Bo to mądrze było poprowadzone przeze mnie. Nie! 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 Tak nie może być! Przegrałem! Nie wierzę! Nie wierzę! Jak? Kurde, no... Masakra! Dramat jakiś! Przegrałem Edim! Dobra, kolejna postać. Tylko kogo teraz? Dobra, lawa biorę, bo nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia kogo. Okej, jeszcze raz zobaczycie tą stawkę.
sakra po prostu. No, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, po prostu to co widzę. Nie, pierwsza runda to dramat. Nie mówcie mi, że tutaj Jin jest taki mocny, bo w to wierzyć nie mogę. Przegrałem Edim. Przegrywam Lawę? Dobra. Jest 1-1. Jakoś się udało. No i teraz najważniejsza runda. Nie dajmy dupy. No ale... Jin zaczął... No nie, no... To jest niemu... Perfekta nam zrobił, no... Nie wierzę. Nie wierzę. Nie mogę w to uwierzyć, po prostu. Jaki to jest, kurwa, poziom ustawiony? Okej. Czas na kolejną postać, ale już sam nie mam pomysłu. Dobra, może Yoshimitsu? Powiem wam szczerze... Dobra, pomijam tą stawkę. Ale powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że będę tak długo walczył w trybie arcade. Ojej, ale się dałem nabrać teraz. Nie, nie mogę uwierzyć. No, miałem tą rundę na wygraniu. A przegrywam. Kim jak nie Yoshimitsu? Dobra, no spróbuję kopami jakoś dojść do wygrania tego. Marnie to widzę. No, bo Jin też ma takie potężne kopniaki. Nie, 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 tylko nie Yoshimitsu. Ajajaj, no nie umiem Jina przejść. To dramat, dramat. Już nie wiem, kogo brać. Już nie wiem, kogo wziąć, naprawdę. Dobra. Fuarang. Stoi już takie na 3, no nieźle. Wiecie co, nie chcę wam tu robić jakiejś prezentacji wszystkich postaci nagle przy walce z Jinem. Ale gościu jest naprawdę niemożliwy, no. No masakra, no. Tego czasami się w ogóle nie da obronić. Dostaję oklep postaciami, z którymi miałem nadzieję, wrażenie, że umiem grać, a w rzeczywistości... Tutaj zaraz będzie po walce. Jak ja tą rundę wygrałem, to ja nie wiem. Naprawdę, nie wiem, jak ja tą rundę wygrałem. Ale pewnie teraz nie będę miał szans. O, już się zaczęła. Śmiertelna noga Jina. No nie. Nie! Cholera! Dlaczego te areny są zamknięte, że nie można się cofać, no? Mej drodzy, pół godziny materiału. A my nie umiemy przejść Jina.
to jest straszne. Szukam jednego pana, nie wiem gdzie on jest. Dobra, biorę Leego. Get ready for the next battle. I zobaczę, co się stanie. No nie, no. Może mi to ktoś wytłumaczyć? Po prostu może mi coś wytłumaczyć, dlaczego tego Gina nie idzie pokonać? Nic mi tym Ginem nie wychodzi. Nic mi Leim nie wychodzi. Masakra! No. No i po walce. Normalnie nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, że Eddie, że Jean tutaj jest taki straszny. Dobra. Ja biorę Eddie'ego jeszcze raz. Proszę, tu jest Tekena. Ja biorę Eddie'ego jeszcze raz. Nie no, ten Jean musi polec, no. Ja bym też chciał wiedzieć, co jest dalej. Jeżeli tej walki nie wygram Eddie, to nikim nie wygram. Wstawaj! Nie, nie, no to jest jakaś katastrofa po prostu. Co tu się dzieje? Eddie, nie jestem w stanie niczego zrobić sensownego. Może jedną rundę uda mi się wygrać. Aj! No kończ to! No kończ! No nie wierzę! No nie mogę w to uwierzyć po prostu. Ta runda była do skończenia. Ja już nie mam pomysłów kim. Uwierzcie mi, ja już nie mam pomysłów kim. Ale Mokuchinem też tego nie widzę. Właściwie panią Mokuchin. Masakra. Ja się na tym etapie spodziewałem jakiegoś Heihachi. Dobra, wygrałem pierwszą rundę. Ale chciałbym wreszcie wygrać drugą. Round 2. Fight. Skupienie. Wolę nic nie mówić. Jest! Udało się. Pani Mokuchin, zbawcą ludzkości, zbawcą materiału. Okej. Kolejna walka. Azazel, co to jest? Round one. Fight. Jakiś smok. Dlaczego w tych grach smoki pokazują w takiej złej postaci, no? Ja się pytam. Dlaczego tak jest? Ale...
postarajmy się wygrać to, to starcie, tą run. No nie, nie, nie mówcie, że znowu przegram, no, że znowu będę miał kontynuację jakąś dłuższą. Wiem, co powiecie, znowu Eddie. Tylko bardzo mnie ciekawi, co jest właśnie po wygranej końcowej walce, także... Wiecie, trzeba to zrozumieć i... Chyba... gościa obić. Znaczy, ciężko się do niego zbliżyć. W ogóle nie wiem, kto to jest ten Azael. Masakra, no, daj się zbliżyć do niego. Coś zrobić. Wygrać rundę. Raz byliśmy przecież tak blisko. I tego się boję. Znowu byliśmy blisko. Co to jest za monstrum? Nie. Ja mam takie wrażenie, że pierwszą rundę jeszcze w miarę idzie wygrać, ale drugiej chyba z nim nie idzie. Masakra jakaś. Nie, nie, nie. Ja to obrywam. Ja to obrywam i to bardzo. O, zaraz będę miał KO, jak on mi takie pochodnie wystawia. No, to nie fair. Kolejny trudny przeciwnik do pokonania. Może Anna da radę? Nie wiem. Moi drodzy, próbuję Anną. Jeżeli teraz przegram, to nie będę tego kontynuował, bo nie chcę ciągnąć na siłę tego materiału. Round one. Fight. Tego się jest niemożliwe. Dobra, to jest po prostu... Musicie mnie zrozumieć. Próba... O nie, nie. Cholera, on wystawia te pieprzone kolce i to po prostu dobija, po prostu, że on takie coś robi, bo się nie można do niego zbliżyć. Masakra po prostu. To jest niesamowite. To jest niemożliwe, co ta istota robi. Nie pozwala ci się dotknąć nawet w pewnym momencie gry. Sorry, wybaczcie, chciałbym, ale nie będę tego kontynuował. Wybaczcie, ratowałem. Dobra. Kimś muszę. No nie poddam się. No, nawet jakby ten materiał miał trwać godzinę, to się nie poddam.
Przynajmniej będziecie mieli długie materiały. Kogo wybiorę następnego, jeżeli teraz przegram? Yoshimitsu. Wamać, no on jest niemożliwy po prostu. Co to jest za monstrum? Do którego się kurwa zbliżyć nie można. Pierdole, co to kurwa jest? Wystawia jakieś kurwa kolce, chuj wie co to kurwa jest. A ja chcę tylko rundę wygrać, no wreszcie kurwa się udało. Pierdolę. I to się tam miałem jeszcze gorsze kurwa ciulstwo. Ja pierdolę. No co to jest? No to nawet kurwa cię dotknąć nie pozwoli. Ja pierdolę. No kurwa wypierdalaj z tymi kolcami. No nie. Nie, nie, nie. To kurwa nie mam szans. Jedną rundę tylko wygrałem z nim, no normalnie kurwa, no gościu jest jakiś przejebany. Nie, po prostu nie mogę w to uwierzyć, że tutaj są trzy postacie, na których ja już kurwa leżę. On ma te swoje kolce pierdolone i no, powiem szczerze, to jest kurwa tragedia. No ja się skupiam na ataku i ni chuja, no. Brak mi słów. Brak mi słów. Dobra, moi drodzy, ja nie będę tego przedłużał. Bo ten materiał tak już trwa długo. No niestety nie dowiemy się co jest na końcu. Wybaczcie. Ale ten materiał też tego nie miał na celu. No niestety przegrywam. Dobra, nie będę tego ciągnął, no. To była moja prezentacja z Tekkena 6. Bardzo fajna gra. Dobrze mi się grało, ale też nie ukrywam, mam moment w kurwu, bo jak widzę coś takiego, co strzela jakimiś kolcami, to krew mnie bierze po prostu, że się nie udało dojść i tak dalej. Więc moi drodzy, no to jest właśnie Tekken 6, więc ja się bawiłem dobrze, mam nadzieję, że wy też bawiliście dobrze. Sorry, że powtarzałem te walki, no zależało mi na tym, żeby dojść do końca typu arcade, do ostatniej walki i zwyciężyć, dlatego ten materiał też jest taki po prostu przedłużony, ale mam nadzieję, że dobrze wam się to oglądało. Tekken 6, fajna gierka, także jeżeli macie Xboxa One'a i macie wykupione Xbox Gold albo macie Game Pass Ultimate, to ściągajcie Tekkena 6, bo naprawdę warto pograć sobie samemu z kompem lub po prostu na jakiejś tam domówce, na jakiejś imprezce prywatnie można sobie zawsze pograć. Więc moi drodzy, to już wszystko, jeżeli chodzi o Tekkena 6. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze oglądając ten materiał, tak jak ja dobrze się bawiłem grając dla was. I to by było na tyle. Nie przedłużam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.